Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, mieszkam we Wrocławiu i pewnie dziwisz się, dlaczego w tym wideo tutaj pokazuję Ci taką olbrzymią latarkę. Jak usłyszysz resztę mojej historii, to wszystko za chwilę zrozumiesz. Tak szczerze mówiąc, nawet nie wiem dokładnie, co to za model tej latarki. Natomiast kilka tygodni temu wracałem jakąś boczną drogą od rodziny na wsi. No, pogoda była beznadziejna, można by powiedzieć nie za bardzo ciekawa. Padał śnieg, ciemno, wokół ani żywej duszy. No, ponieważ byłem trochę zmęczony, postanowiłem zrobić sobie jakiś taki krótki postój gdzieś na leśnym parkingu. Zaparkowałem, zgasiłem samochód i uraczyłem się kubkiem gorącej kawy z termosu. Po paru minutach chciałem ruszyć z powrotem w dalszą drogę, no a tutaj klops. Samochód centralnie nie chciał w ogóle odpalić. No żebyś wiedział, mechanikiem jestem bardzo słaby, na dokładkę pod maską niczego nie było widać. Takie totalne egipskie ciemności, można by powiedzieć ciemno, jak no, jeżeli ktoś zna to, to wie o co chodzi. I jak na złość, jeszcze rozładowała mi się komórka, że nie mogłem zadzwonić do tej rodziny, gdzieś tam byłem jakieś 20 km od nich, żeby przyjechali po jakąkolwiek pomoc. No i tak po prostu musiałem czekać na jakiegoś przypadkowego kierowcę. No, nie muszę mówić, że nie miałem wtedy żadnej latarki, a przynajmniej sprzętu takiego jak ten. W zasadzie historia się skończyła dobrze, bo ktoś tam po 2 godzinach przyjechał. Przyjechał, otworzył maskę, poświecił. Okazało się, że tam się jakaś tam klema czy jakiś przewód na akumulatorze poluzował i w 2 minuty było po naprawie. Natomiast ja wróciłem naprawdę taki do domu zziębnięty. No, wkurzony na cały świat. No, ale przynajmniej ku radości całej rodziny, która nie wiedziała, dlaczego ten mój powrót się opóźnił. I wtedy też podjąłem decyzję o zakupie jakiegoś zewnętrznego źródła światła. Ponieważ z różnych powodów bywałem wcześniej w firmie Maktronik z Wrocławia, w sumie rzut beretem od miejsca, którego mieszkam, tereny dawnego Pilmetu, tam też skierowałem swoje pierwsze kroki i jeszcze raz Ci muszę pokazać, co od nich dostałem, prawda? Chciałem coś kupić, a jakby to powiedzieć, dostałem to w prezencie. I ta latarka jest naprawdę fantastyczna. No, w tej chwili mam ją cały czas w samochodzie, aczkolwiek też pomimo, że mamy XXI wiek, nie ma 30 stopnia zasilania jak za komuny, parę razy zabrakło prądu w moim skromnym mieszkaniu, jakby to moja babcia mówiła, zabrakło światła i też ta latareczka mi się troszeczkę mi się przydała. W zasadzie możesz zobaczyć, ma ona tutaj taki podnóżek. Ten podnóżek ma parę stopni regulacji. Może sobie świecić tak, znaczy świecić, ustawić tak, siak. No w każdym razie kwestia do zabawy. Oczywiście ten sam podnóżek może Ci posłużyć tutaj jako uchwyt. Nawet specjalnie taki jakiś jest, jakaś tu dziura i możesz sobie spokojnie tą latarkę gdzieś powiesić. Także zastosowanie jednego uchwytu i jako podnóżek, i jako uchwyt, w sumie dosyć ciekawe. Fajna jest także rączka. Oczywiście rączka może służyć jako rączka. Natomiast jeden myk i proszę, w tej chwili masz w jednej chwili szperacza. Oczywiście służy to w tej chwili jako taki pistoletowy uchwyt. No, jeszcze do żadnego celu tego uchwytu nie wykorzystałem, ale kto wie, amatorzy latarek zawsze znajdą dla tego uchwytu jakieś zajęcie. Wyjątkowo proste jest włączenie i wyłączenie tej latarki. Tutaj z boku jest taki przełącznik,
proste jak konstrukcja cepa. I włączam, wyłączam. Ale, żeby było jeszcze fajniej, masz tutaj na samym dole pod głównym źródłem światła taką mini latareczkę, też jest taki przełącznik, cyk. Światło jest chyba jakieś diodowe, LEDowe, ale komentarz zostawiam tutaj fachowcom. Ja akurat nie z tego korzystałem, jak szukałem czegoś pod tapczanem, no za bardzo tym nie można było poświecić, cyk, włączyłem to i znalazłem pendrive'a, którego szukałem gdzieś mniej więcej od 2 miesięcy, wstyd powiedzieć, pod moim łóżeczkiem. Na pewno zapytasz mnie o zasilanie, ponieważ taka kobyła to potrzebuje niestety trochę prądu. Jest tutaj takie gniazdko, do tego Maktronik daje ładowarkę. No oczywiście produkcja biedne chińskie dzieci. Może nie takie biedne, ale w każdym razie ładowarka fajna. Tutaj jest taka gumowa zatyczka, prawdopodobnie chroniąca przed wilgocią, cyk. No i oczywiście musisz podłączyć do prądu. No nie pytaj mnie, ile ten akumulator wytrzymuje, bo na razie przez te kilka tygodni mi się jeszcze nie rozładował. Jak się rozładuje, to na pewno ci powiem, ale trzyma dość długo. No, opcja samochodowa, wtyk jest dokładnie ten sam, możesz podłączyć sobie do... O! Kurczę, coś mi nie wychodzi. Możesz sobie podłączyć do zapalniczki samochodowej. No cóż, w zasadzie na tym kończę. Mogę ci tylko powiedzieć, że no nie jestem, jakby to powiedzieć, zwolennikiem ludzi technicznych. Sam jestem jakimś lekarzem humanistą, natomiast trochę lokalny patriotyzm przeze mnie przemawia i mogę ci tylko powiedzieć, że ludzie z Maktronika ulokowani w byłym Pilmecie na latarkach znają się na pewno, czy na innych rzeczach. No, przypuszczam, że też. Natomiast jeżeli ty masz swoją jakąś ulubioną latarkę, chętnie tutaj usłyszę o niej w komentarzach poniżej. Wystarczy tylko zejść poniżej tego filmiku, napisać parę zdań. Możesz zarówno napisać o wadach, jak i zaletach tej swojej latarki. No ja tutaj na razie widzę swoje, znaczy swoje wady też widzę, ale widzę przede wszystkim zalety tego sprzętu. Jeżeli natomiast miałeś jakieś ciekawe zdarzenie związane z brakiem światła, prawda, było światełko i światełka nie ma, również możesz skomentować w komentarzach poniżej. Każdy oddźwięk jest mile widziany, mówię, nie zachwalam tej firmy, bo tak szczerze mówiąc nawet nie znam modelu tej latarki, nigdzie nie jest napisane, cóż to za model. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, a od niedawna fan i entuzjasta porządnych latarek, przynajmniej w samochodzie. Także bye bye. Jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.